Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, oto mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką choinkę ze śniegiem. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej choinki będziemy potrzebowali 3 kwadratowych kartek, 2 kolorowych. Pierwsza o boku 15 cm, druga 11,5, a trzecia 7,5. I tak jak mówiłem, dwukolorowe. Bierzemy sobie jedną, wszystkie składa się dokładnie tak samo, więc obojętnie od której zaczniecie. Ja zaczynam od tej największej i na początku składamy 2 przekątne naszemu kwadratowi, czyli przykładamy ten rożek do tego rożka, a później ten rożek do tego rożka. Odginamy. I teraz przykładamy każdy wierzchołek do środkowego punktu przecięcia się linii, lecz nie zaginamy po całości, tylko zaznaczamy punkt, w którym to zgięcie będzie przecinało się właśnie nam z tą linią. Czyli przykładamy jeden wierzchołek i zaginamy na środeczku kawałek. I interesuje nas tylko ten punkt, gdzie te dwa zgięcia się z sobą przecinają. Więcej zagięcia nam nie jest potrzebne. I robimy tak z każdym wierzchołkiem. Teraz odwracamy kartkę na drugą stronę i do tych punktów, gdzie przecinają się dwie linie, przykładamy wierzchołki. I już zaginamy po całości, czyli przykładamy jeden wierzchołek i zaginamy. Przekręcamy sobie, przykładamy wierzchołek i zaginamy. Teraz trzymając kartkę w ten sposób, musimy przyłożyć tą krawędź w taki sposób, żeby stykała się tutaj z tym wierzchołkiem oraz tym wierzchołkiem. Czyli normalnie powinno to wyglądać w ten oto sposób. Czyli tą krawędź przykładamy tutaj do tego i do tego wierzchołka, żeby nam to się tak jakby zrównało w jedną linię. I składamy tak z każdej strony. I kiedy to zrobimy, musimy taki nasz mniejszy kwadrat podzielić na pół dwie strony, czyli przykładamy tą krawędź do tej tutaj krawędzi. No i teraz w drugą stronę, czyli tą krawędź do tej krawędzi. Odginamy i naszą kartkę odwracamy na drugą stronę. I teraz będziemy musieli wykonać takie dość ciekawe zgięcia, a mianowicie, trzymając w ten sposób, wyginamy to zgięcie do góry. W taki oto sposób. I tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. I zaginamy. Odginamy. Jak widzicie, zgięcie powinno wyglądać w ten sposób. I teraz przekręcamy sobie trochę
tą stronę i tą samą krawędź musimy przyłożyć do tej linii zgięcia. Tak samo tam na górze, żeby dobrze było zagięte. I zaginamy tutaj wtedy. I odginamy. I w taki sposób musimy pozaginać te pozostałe trzy linie. Czyli najpierw wypychamy sobie do góry, przykładamy w jedną stronę, później w drugą stronę. Odginamy i robimy tak dalej z pozostałymi dwoma. I odginamy. Tak powinny wyglądać nasze zagięcia. Teraz, używając tego oraz tego zgięcia, prawda, wyginamy to w tą stronę, żebyśmy mieli taki sterczący trójkąt. I teraz po prostu tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. Taki oto sposób. I zaginamy dość mocno. I możemy to odgiąć właśnie na lewą stronę. I na razie tak zostawić, żeby to się nie rozwaliło. I przekręcamy sobie kartkę. I składamy dokładnie w taki sam sposób kolejne części. Czyli to sobie składamy. I tą krawędź tutaj do tej linii zgięcia. I odginamy sobie na drugą stronę. Trzecie. Tak samo. Tak. Naginamy w ten sposób. I odginamy na lewą stronę. I ostatnie. Dokładnie tak samo. I odginamy na lewą stronę. Można te tutaj właśnie elementy tak trochę powyginać, żeby były na środku, ale nie tylko z jednej strony, ale też nie za bardzo, żeby na razie wam się to nie rozwaliło zbytnio. I w taki sposób robimy pozostałe moduły naszej choinki. Kiedy już mamy wszystkie moduły zrobione, bierzemy je razem, no i zaczynając od największego, żeby największy, ten trochę mniejszy. I cała filozofia łączenia polega na tym, że te tutaj wystające elementy należy włożyć tutaj te szczeliny większego modułu. Wszystkie oczywiście razem. Na początku może to się wydawać troszkę trudne, ale spokojnie, oczywiście wszystko da się zrobić. Kiedy już włożycie jeden moduł, no to wiadomo, bierzemy ten ostatni, mniejszy i również w taki sam sposób go wkładamy. I kiedy to zrobimy, rozsuwamy troszkę choineczkę tak jak nam się podoba. I to tyle. Nasza choinka jest gotowa. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego poradnika.